Cześć! Do redakcyjnego laboratorium trafił ten oto wspaniały pojazd. Jest to skuter BMW C-Evolution. Co jest w nim takiego ciekawego? Przede wszystkim jest to skuter elektryczny. Co to oznacza? Nie jest napędzany tradycyjnym silnikiem spalinowym, tylko jednostką elektryczną umieszczoną na wysokości mocowania wahacza. Żeby było śmieszniej, napęd nie odbywa się z samego silnika elektrycznego, to znaczy odbywa się tylko i wyłącznie z silnika elektrycznego, ale nie jest on bezpośrednio podłączony do koła, tylko za pomocą pasa zębatego. Jeśli chodzi o konstrukcję tego motocykla, to całość została zblokowana wokół zespołu baterii, który trafił pod siedzenie. Ceną za to jest brak porządnego schowka, możemy mówić tylko o niewielkim umieszczonym pod siedzeniem pasażera oraz tutaj takim drobnym w ścianie przedniej. Skuter elektryczny będzie miał mnóstwo zalet w stosunku do silnika spalinowego. Jakie? Przede wszystkim charakterystyka silnika. Ten pojazd dysponuje maksymalnym momentem obrotowym rzędu 72 Nm już od zera obrotów, czyli ruszamy z takim momentem. Jest on dostępny w całym zakresie. W praktyce przekłada się to na fenomenalne osiągi. Przekłada się to na fenomenalne osiągi i nieporównywalne z większością skuterów spalinowych przyspieszenie. Według danych producenta do 50 km na godzinę to BMW przyspiesza poniżej 3 sekund. Pojazd jak na miarę konstrukcji XXI wieku wyposażono w mnóstwo ciekawych rozwiązań. Pierwszym z nich jest bardzo fajny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, informujący nas o bardzo dużej ilości rzeczy. Między innymi o tym, z jaką siłą przyspieszamy, to znaczy tutaj jest taki wskaźnik jak gdyby poziomu oraz wskaźnik odzyskiwania energii podczas hamowania. Do tego wszystkiego mamy kilka można powiedzieć wskazań komputera pokładowego, między innymi ile kilowatogodzin zużyliśmy na pokonanie ostatniego kilometra, ile zostało nam baterii, jaki mamy przewidywany zasięg oraz tryby pracy tego pojazdu. Tryby pracy są cztery. Najsilniejszy Dynamic, później mamy Eco Pro, czyli to ma być taki tryb oszczędzający baterię i jakby to powiedzieć, dostosowujący nas do możliwie najbardziej racjonalnego zarządzania pojemnością baterii. Troszeczkę słabszy Road Sail. Tryb Sail jest to tryb do dalekiej turystyki, czyli taki, który z jednej strony umożliwia bardzo racjonalne zarządzanie zasobami baterii, a z drugiej strony w tym trybie po prostu najmniej działa odzyskiwanie energii, ponieważ jadąc w trasie w zasadzie nie hamujemy. Wszystkie te tryby różnią się przede wszystkim jakością osiągów, czyli wiadomo, że w trybie Dynamic będzie najbardziej dynamicznie pojazd przyspieszał, w trybie Eco Pro będzie to najbardziej racjonalne z punktu widzenia pojemności baterii. Po naładowaniu motocykla, które do 100% trwa około 4,5 godziny, mamy zasięg rzędu 100 km. Przy ładowaniu do 80% przejedziemy prawdopodobnie około 70, może 80 km. Wszystko to zależy od tego, ile będziemy przyspieszali, czy wykorzystamy maksymalne osiągi oraz od ruchu nadgarstka i rzeźby terenu. Na dworze wystylizowano w sposób bardzo futurystyczny. Znajdziemy tutaj reflektory wykonane w technologii LED, mnóstwo ostrych, dynamicznych krawędzi, futurystycznie stylizowane lusterka, wielką, obszerną szybę. Co jest w tym pojeździe bardzo fajne? Zapewnia tak dużą ilość miejsca na nogi, że nawet takie wielkoludy jak ja bez problemu skręcą kierownicę, mając tutaj uda. W wielu maxi-skuterach nie jest to sprawa oczywista. Połączenia, spasowania, wykonanie wszystkich detali naprawdę rzuca na kolana i widać, że nikt tutaj nie oszczędzał na jakości. Pojazd wyposażono w bieg wsteczny. Co prawda umożliwia on rozpędzenie pojazdu tylko do 3 km na godzinę, ale przy manewrowaniu tym kolosem jest bardzo przydatne.
Dlaczego powiedziałem o nim kolos? Słuchajcie, ten pojazd w stanie gotowym do jazdy waży 295 kg. Może nie wygląda, ale jest to bardzo ciężkie. Masa jest wynikiem dużego ciężaru baterii. Natomiast dla wszystkich osób, które myślą o takim pojeździe, spieszę uspokoić. Zaraz po ruszeniu wrażenie ciężkości zanika. Pojazd jest zwrotny, bardzo chętnie zmienia kierunki, świetnie się trzyma drogi. Zestrojenie zawieszeń jest takie, że fajnie tłumi nierówności, a jednocześnie jest dość sprężysty. W utrzymaniu tej masy w ryzach pomaga kontrola trakcji oraz ABS. No i oczywiście bardzo skuteczne hamulce, które mają bodajże 275 mm średnicy tarczy. Teraz Wam pokażę, w jaki sposób działa bieg wsteczny. Przekręcamy maneczką, wciskamy przycisk cofający i pojazd sam się zaczyna. Toczyć. Wyobraźcie sobie teraz cofanie pojazdu, który waży 300 kg gdzieś w górach. Jeszcze jednym fajnym rozwiązaniem jest samoczynny hamulec blokujący tylne koło w momencie, kiedy rozłożymy stopkę boczną. Co oznacza, że już po rozłożeniu nie ma szans na stoczenie się. Zresztą zobaczcie, ja teraz próbuję go pchnąć. Tylne koło zablokowane. Światła do jazdy dziennej. Pokażę Wam schowek, bo to jest dość ciekawy temat. Mimo dużej ilości baterii i ich sporej masy wygospodarowano schowek na kask integralny. Tutaj mamy tradycyjnie dla BMW zestaw fabrycznych narzędzi, a tutaj kabel zasilający. Testowany pojazd kosztuje 68,5 tysiąca złotych w wersji bazowej. Jest to bardzo dużo pieniędzy i za tą cenę możemy kupić całkiem przyzwoity samochód oraz w zasadzie większość motocykli dostępnych na rynku. Z drugiej jednak strony, pod względem osiągów dorównuje naprawdę większości skuterom na rynku. Jest nowoczesny, w pewnym sensie wyznacza trendy. Jest takim zwiastunem technologii XXI, właściwie już pewnie XXI wieku. A do tego wszystkiego nie zanieczyszcza powietrza. Można także rozważać na temat ekonomii. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj nie ma dużej ilości rzeczy do serwisowania, nie ma regulacji zaworów, nie ma wymiany oleju. W zasadzie można powiedzieć, że jest mocno bezobsługowy w stosunku do konstrukcji tradycyjnych. Do tego wszystkiego jedno ładowanie, które trwa 4-5 godzin, 4,5, o ile dobrze pamiętam mówiłem, umożliwia jazdę, przejechanie 100 km na godzinę, co oznacza, że przez 2-3 dni do jazdy do pracy nie kosztuje Was to nic więcej. Czy Wasze skutery spalinowe i pojazdy spalinowe tradycyjne to potrafią? Moim zdaniem, patrząc z punktu widzenia osoby, która dysponuje dużą gotówką, tak jak wszyscy mawiają, pieniądz robi pieniądz, czyli masz dużo pieniędzy na wydanie, będziesz je oszczędzał. I z tego punktu widzenia, moim zdaniem, jest to bardzo fajna propozycja. Co ciekawe, marki, jakby to powiedzieć, umieszczonej w segmencie premium. Czyli nie macie jakiegoś tam taniego Chińczyka napędzanego, nie wiem, starym akumulatorem kwasowym, tylko po prostu najnowocześniejszą technologię dostępną.